Jeśli przegapimy kategorię piosenka roku, to nie daruję wam tego, więc może przejdźmy teraz do piosenki roku. Dobra. Myślałem, że ją na koniec zostawimy. Na koniec? A mamy jeszcze czas? To zrobimy teraz zaskoczenie może. I na koniec piosenka roku. Mamy zaskoczenie i jeszcze piosenka do filmu, więc może szybko do piosenka do filmu roku. Z uwagi na to, że jesteśmy w Kinogramie, w najlepszym kinie w Polsce, zróbmy tę kategorię specjalnie też z myślą o tym kinie, o świetnych filmach, które pojawiły się w tym roku, więc kategoria najlepsza piosenka do filmu. Prawie jak na Oscara. No i kto teraz? And the Oscar goes to... Budka. Będę wierna sobie i wymienię Lenego Krawica, który napisał piosenkę Road to Freedom do filmu Rustin, filmu o marszu na Waszyngton w 1963 roku. Lenny Krawic podobno rzucił wszystko, żeby napisać ten utwór, gdy poznał historię Bayarda Rustina, czyli głównego bohatera tego filmu. Piosenka w duchu wolnościowym, walki o prawa człowieka, bardzo amerykańska, klasyczna. To nie jest najlepszy przebój świata, to nie jest najlepsza piosenka Lennego Krawica, ale warto ją zapamiętać, bo warto sięgać czasem do tej szuflady z patosem, bo dlaczego nie? A Amerykanie w tym są naprawdę znakomici. O, tak. Podobną piosenkę stworzył kilka lat temu Jose James, pisząc When They See Us. To był utwór wspierający ruch Black Lives Matter. Mhm. To masz tak z Lennym jak ja z Johnem chyba. Żeby, tak, no, tak, Lenny Krawic rules. Lenny Krawic rules. Tak, John Batista rules, Kamil? Nie, ty. Nie no, ale... Kto nie, rules? Ja będę kto po rules? Kto rules? Nie, kto rules? O nie, tak to ja wam nie powiem teraz. Dobra, Ola numer dwa. Nie, nie, ale poczekajcie, pozostaje na piosence roku do filmu, a to tak? Jest twoja ulubiona piosenka. Piosenka do filmu, piosenka roku do filmu to roku. To jest twoja. Dobra. Film Rusty. Nie, chciałbym się ciebie, bo ja chciałbym przejść płynnie też do zaskoczenia roku. Trzecie miejsce, Vito Bambino, Pod Palmy, to świetny film, Filip i znakomita piosenka, super w ogóle zbudowana. Uwielbiam numery, które właśnie mają taką składnię, jeśli chodzi o to, jak dzieli się piosenka. Są super zwrotki, super refren, są super przejścia, więc w ogóle idealny utwór. No i świetny Vito. Drugie miejsce, Luke, Rebel Babel, film orkiestry Kaja Degada na jesień. Tańcu, w ogóle świetna płyta do filmu Chłopi. I nie mogłoby mi zabraknąć Luka w tej kategorii. W ogóle uważam, że ta płyta też jest znakomita. Miłosny opętaniec, piosenka. Mega mnie wzrusza i mega mnie porusza. I to jest nasz człowiek w Hollywood. Tak, dokładnie tak. Więc trzymam mocno za niego kciuki, że zasługuje na pewno nominację. A na Oscara to już w ogóle będziemy się bardzo cieszyć. I pierwsze miejsce, moja ulubiona piosenka do filmu. Film, który lubię, ale na pewno nie jest to jakiś mój ulubiony film. Mówię tutaj o ścieżce dźwiękowej do filmu Barbie. Piosenka Billie Eilish. What was I made for? Ten utwór porusza, kiedy ogląda się teledysk, kiedy Billie przegląda te ciuchy, które pokazują, jak ona występowała w swoich teledyskach. Jakoś bardzo mnie oczarowały i ta piosenka jest, myślę, że piosenką, która w top 3, które najbardziej mnie wzruszyły w tym roku w ogóle. Świetnie napisana, świetnie skomponowana. Uwielbiam team Billie i jej brat Finesse. Super, super to się łączy i zawsze, kiedy Billie wydaje coś, to zawsze mam taką ekscytację czuję. I przy tym utworze tą ekscytację czułem. Więc a Dua Lipa z Barbie? Spoko, ale to nie jest na tyle, żeby hicior, powiedzieć... Tak, hicior, fajny hicior. Więc właśnie ta ścieżka dźwiękowa ma głównie hiciory, ale uważam, że Billie Eilish zrobiła wyjątkowy numer na tym albumie. Po prostu. Aż mi długopis spadł. Aż ci długopis spadł. Dobra, Kamil, płynnie. Piosenka do filmu roku. Piosenka roku do filmu roku. Tak. No, już wspomniałeś, Luke. Znaczy, no Luke, to jest dokładnie Kaja, Laboratorium Pieśni, Degadan. Rebel Babel, film Orkiestra Degadan, Tęgie Chłopy, Jesień. Jesień Tańcuj, to jest ten utwór. I tutaj akurat chciałbym też może akurat spróbować przejść płynnie do kolejnej kategorii, zaskoczenie roku. I dla mnie zaskoczeniem roku była ścieżka dźwiękowa właśnie do filmu Chłopi. Ja lubię w ogóle takie klimaty etno i są tam jakieś kontrowersje też wokół tego filmu. Nie chcę akurat dzisiaj o nich wspominać. Natomiast ścieżka dźwiękowa do filmu Chłopi uważam, że jest zajebista. Tak, jest zajebista. Potwierdzam. Ola, zaskoczenie roku w takim razie? Bo to rozumiem, że twoje jedyne zaskoczenie roku. No, zastanawiam się, czy to by przypisać też to coś do wydarzenia roku, czy do zaskoczenia roku, więc może to... Może do wydarzenia roku nam nie starczy czasu. Tak? Dobrze. No to ja chciałbym zaskoczeniem roku, chciałbym tutaj wymienić, powiedzieć o wydarzeniu jednak, które się nie odbyło i myślę, że całe zamieszanie wokół
Fest Festiwalu i odwołaniu tego festiwalu i to, co się działo wokół Follow the Step, było czymś naprawdę bardzo ciekawym. To się akurat też zbiegło mi w tym moment, kiedy to się działo, to się akurat zbiegło też z moją rozmową z Mikołajem Ziółkowskim, szefem Alter Artu, gdzie gadaliśmy w ogóle o branży eventowej. Więc to było moje takie wydarzenie roku na zasadzie what the fuck. Także miałam to w głowie, myśląc o kategorii wydarzenie roku. W ogóle cały sezon festiwalowy w Polsce to było jedne wielkie, huczne wydarzenie, pełne świetnych koncertów, wspaniałe line-upy, nie mamy się czego wstydzić. Moim wydarzeniem roku było coś, co się także nie odbyło. Czyli finałowy koncert Męskie Granie Orkiestra 2023. Żywiec, finał finałów, ostatni weekend sierpnia. Burza. I orkiestra na scenę nie wyszła. Zalał nas deszcz, przyszła ogromna burza, nawałnica. Chowaliśmy się, gdzie mogliśmy. No i pierwszy raz w historii tego festiwalu Męskiego Grania orkiestra nie zagrała w żywcu. Więc to jest wydarzenie bez precedensu. Kolejnym takim wydarzeniem roku, muszę to powiedzieć, bo to jest coś, co współtworzymy jako Radio 357, to jest nowy festiwal na mapie Polski, czyli Inside Seaside, którego pierwsza edycja odbyła się w listopadzie tego roku i była ogromnym sukcesem. Kolejna edycja w Gdańsku, Amber Expo, kolejna edycja w przyszłym roku i już wiemy, że zagra zespół Idols. Więc line-up inny, różnorodny, w tym roku, który się teraz kończy, zagrał Tom Odell i to było niesamowite wydarzenie, jeden z najważniejszych koncertów na tym festiwalu. Zaskoczenie roku, jesteśmy w Gdańsku, to w nim pozostańmy, czyli Maciej Milewski, trójmiejski artysta, którego dotychczas znaliśmy, bądź nie, może nie wszyscy go znają, pod pseudonimem Milo. Ale tym zaskoczeniem roku jest smak gumy cynamonowej, bo to Cinnamon Gum, to jest jego nowy projekt. Maciej zmienił kreację, bo to jest w pełni kreacja, epka Moon Water, inspirowana Motown, inspirowana starym amerykańskim brzmieniem. Jest tam The Temptations, jest tam Al Green i to dzieciństwo Maćka, ale przeplatane jego najmocniejszymi inspiracjami. Od czego wzięła się nazwa? Otóż tata Maćka Milewskiego pracował jako muzyk na statkach i zawsze z tych zagranicznych wojaży przywoził małemu Maćkowi gumę cynamonową. I to jest powrót do tych najwspanialszych wspomnień. Cinnamon Gum. Polecam. Ja wiem, że Oli to bardzo się podobało, bo kiedy Ola właśnie mówi, że naprawdę ją coś tak jara, to aż po prostu widzę w jej w oczach, w jej w ogóle ruchu ciała, że jest takie, że ja widzę ją, jak ona tam tańczy, wiesz, na koncercie albo przy tej płycie, kiedy jej słucha. To w sumie dobrze się zmieściliśmy, bo zaskoczenie wydarzeń roku się dobrze połączyło. Ja powiem bardziej o zaskoczeniach roku. Na pewno chciałbym powiedzieć o duecie. Artur Rojek, duet i bracia Kacperczyk, piosenka Syn Okiennika. Przez wiele tygodni miejsce pierwsze na liście piosenek Radia 357. No, a poczekaj, czy my przeszliśmy do piosenki roku w ogóle? Jeszcze nie, piosenka roku na sam koniec. Dobrze. Będzie na piosenka, koniec. Tak. W ogóle album Pokolenie Końca Świata, znakomity album bracia Kacperczyk, więc uważam, że ten duet... To jest jedna z tych płyt, o których nie mogłem powiedzieć. A, nie zabrakło czasu. No to ja... Nie zabrakło czasu, tylko zabrany został głos. No, postawiona została kropka. Postawiona została kropka, tak, ale... Ja tych płyt mam więcej jakby co. Dobrze, przygotujemy te płyty, rozpiszemy wszystko, tak. Teraz będziesz szukał przestrzeni, żeby powiedzieć... Słuchajcie, mam pomysł. Stwórzmy playlistę. Dobrze, stworzymy playlistę. Dobra. Będzie playlista. Dobra. Drugie miejsce w zaskoczeniu roku to występ Kati na festiwalu Great September w Łodzi. Katia była przedostatnią artystką, która zamykała ten festiwal. Zagrała w Domu Literatury, w takiej wyjątkowej scenie, na wyjątkowej scenie. I Katia tam po prostu zrobiła na mnie takie wrażenie, że nie jestem w stanie chyba wam tego opisać. Po prostu kiedy myślę o tym, to czuję tą emocję, którą wtedy miałem. Oczarowała mnie. Byłem tam z Gabi Drzewiecką i po prostu staliśmy z Gabi i mieliśmy takie what the fuck. Pierwszy raz słyszeliśmy Katię. Ja pierwszy raz słyszałem tam Katię, Gabi tak samo i pomyśleliśmy, to jest to. I później spotkaliśmy się na koncercie jej premierowym, bardzo, bardzo, i znowu popatrzyliśmy się na siebie i powiedzieliśmy, to jest turbo to.
Więc ten koncert był znakomity. Katia pokazała, jaką jest w ogóle artystką sceniczną. Wyszła w ogóle w publiczność. To jest niesamowite. To są niesamowite emocje i to było to. Że ta eteryczna dziewczyna, tak, która ukazuje nam się na płycie, nagle na żywo jest zwierzęciem. Jest po prostu, wciela się w nią jakiś potwór, tak, i rozwala ją, rozrywa ją na kawałki. Tak, jak ona gra na pianinie i po prostu jak ona tam się wbija to w pianino, po prostu ja czuję te strzały, które ona tam w tekście, o których mówi, ja czuję to, że to się dzieje, że czuję tam taką, taki ten pierwiastek wyjątkowości, ale też taką... takie coś, co mnie ujmuje, coś, co mnie przebija i to jest dla mnie w ogóle ekstra. To jest taki koncert, który dostarczył mi mnóstwo emocji. Na tyle powiem, że jak byłem w zeszłym roku na koncercie Lady Gagi, to tak samo się czułem. Więc powiem wam, że to jest super poziom. Ale zaskoczeniem roku jest nie kto inny jak artysta, który zrobił największy szum w tym roku wokół swojego pseudonimu, wokół tego, co zrobił, czyli Jan. To jest zaskoczenie roku, ale nie byłem pewien, że on tutaj się pojawi, ale kiedy poszedłem na jego koncert w listopadzie jeszcze, zagrał w Progresji, jak zobaczyłem ilość ludzi, która skakała, która nagrywała, to wiem, że Kamil odnosi nagrywania na koncertach, wiem, że tego nie lubię, że też tego nie lubię. I gadania. Ale, tak, ale zobaczyłem ten fenomen tam, na tym koncercie. No ja mogę też dodać od siebie, rozmawiałem z Janem właśnie w Ukrytych Pragnieniach i widziałem ten efekt reakcji jego fanek i fanów. To było coś takiego bardzo ogromnego, ma taką bardzo wierną też publiczność. I Jan jest przykładem powrotu do takiego fanowskiego uwielbienia artysty. Tak. Też, ale chociaż też warto wymienić kilku, bo Ralf Kamiński myślę, że jest też kimś, tak, właśnie też tego pokroju, ale... Ja jeszcze odnośnie Jana. Mhm. Trzeba zauważyć, że Jan robi muzykę po angielsku. I to się świetnie sprzedaje. Jego utwór Gladiator przecież to wielki hit tego roku. Pomimo tego, że został wydany chyba wcześniej. Czy no ta jego płyta, ta epka, którą wydał, te utwory dopiero dziś mają swój czas. Bo to też jest i przegrane, i wygrane, bo to było całe zamieszanie wokół Eurowizji, tych eliminacji, tak, prawda? Zapomnieliśmy o kategorii artysta roku. Też. Tak. Dobra. To szybko. To, przepraszam, piosenka roku. A nie, piosenka na koniec. Na koniec, będzie ale na koniec? Artysta roku. Dobrze. Żeby wszyscy dociekali do końca. Czyli co? Kto? Dobra, kto? To, czyli, kto jeden, mówi? Czyli jeden artysta, ale już nie wymieniamy trzech, nie, tylko jeden. Dobra, nie, to ja mam dwóch. Jeden najlepszy. Nie. Jeden najlepszy. A nie, bo zostanę oskarżony o seksizm. Dobra, no to okej, okay, egzekwo. Artystka i artysta. A, to aż tak. No. A dobrze, no to okej. Okay. Tak jestem. Sprytny. Dla mnie artystką roku jest Marys Polski. To znaczy za świadomość, za konsekwencje, za uparcie, za taką bezpruderyjność, za odwagę, za dążenie do celu i za pomysł, oryginalność i za bycie najlepszą artystką roku, po prostu. Dobra, nie będę tutaj się roku? Artysta roku jest to twórca, któremu przyglądam się od kilku lat i jestem pełen podziwu dla jego konsekwencji w działaniu, dla jego przemiany muzycznej, dla niezwykłego talentu, też upartości, wymagania od siebie bardzo wiele i za poruszanie serc milionów fanek i fanów. I jest to Mrozu. Okay. Wiedziałam, że go wymienisz. Uważam, że to jest artysta roku. To jest twój też artysta roku? Tak. To jest artysta, który dąży do celu. To jest artysta, który bardzo ciężko pracuje. I to jest przede wszystkim super równy facet. Rozbił Fryderykowy bank. Tak, tak. A wiecie, że byliśmy w jednej szkole w liceum, tylko inne roczniki we Wrocławiu. Tak? On chodził też do klasy teatralnej, tak jak i ja. O, proszę. Liceum numer 17 we Wrocławiu. Pozdrawiamy. Mrozu, wiesz, wisiał tam na tablicach. A dodam też jako ciekawostkę, dyplomowany fizjoterapeuta. No. Tak jest. Moim artystą roku jest Mrozu, a artystką roku jest jego koleżanka. Daria. Czyli Daria Zawiałow. To był jej rok. Mamy na tej płycie Pixies, mamy No Doubt, mamy Nowy Jork, mamy Stany, mamy fascynację latami 90., w których Daria
dorastała i w których słuchała muzyki. Koncept album. Jestem fanką wszystkiego, co robi. Jestem pod wrażeniem jej urody, jej stylu. Tak. Uwielbiam Darię Zawiałow. Nie od dziś, nie od tej płyty, od samego początku. Mhm. Daria Zawiałow w ogóle była pierwszą moją gościnią w Między Słowami. Pierwszy wywiad, jaki zrobiłem, to wcześniej to była audycja w innej firmie, tam grałem po prostu muzykę. Zapowiadałem, szukałem sobie ciekawych rzeczy, a kiedy pomyślałem, że będę robił rozmowy, to Daria była tą pierwszą. Artysta roku to człowiek z Orkiestry Męskiego Grania, czyli wspaniały Vito Bambino. To tak, to dla mnie artysta roku. Za płytę Pracownia. Ty też jesteś super. Uwielbiamy cię. Czekamy na nowy album. Czekamy na nowy album. Byłem też ostatnio na jego koncercie, Jesienna Trasa. Też Igo po prostu to jest showman niesamowity. Ale Vito Bambino za Pracownię, za duet z Ewą Bem, za wspaniałe zachowanie Vito na Fryderykach, jak podszedł z Ewą Bem na scenę, kiedy ona wręczała Fryderyka. Nie wiem, czy widzieliście, bo były takie małe. Tak, i jeszcze za Męskie Granie oczywiście. A artystką roku, kurczę, no. Ona, Katia w ogóle rządzi w tym roku, jak dla mnie.